Drodzy Państwo, czas na kolejną grupę wyróżnionych osób. Zapraszam na scenę Państwa Monikę i Kamila Jakaccy. Państwo Monika i Kamil Jakaccy. Duże brawa. W 2019 roku zostali ustanowieni rodziną zastępczą dla Fabiana i Laury. Wychowują również swoich biologicznych synów Mateusza i Tomasza. Państwo Jakaccy zaspokajają potrzeby psychiczne i fizyczne dzieci i szczerze troszczą się o ich dobro. W procesie wychowawczym prezentują indywidualne i podmiotowe podejście do każdego dziecka. Stosują się do zaleceń wynikających z diagnoz psychofizycznych podopiecznych. Dzięki życzliwości i konsekwencji kształtują prawidłowe postawy u dzieci, zapewniając im przy tym poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i akceptacji. Państwo Monika i Kamil Jakaccy zasługują na szczególne wyróżnienie i uznanie. Mogą stanowić wzór do naśladowania. Pokazują, jak właściwie nieść pomoc potrzebującym dzieciom i troszczyć się o ich dobro. Państwo Monika i Kamil Jakaccy. Dużo brawa. Gratulujemy, dziękujemy i podziwiamy. Jeszcze pamiątkowa fotografia. Pani Monika, dzisiaj wzruszenie nie pozwala wypowiedzieć słów. To może poprosimy organizatora. Duże brawa, drodzy Państwo. Tak to bywa. To są emocje. To jest wzruszenie. Ja chciałam tylko bardzo podziękować Pani Monice za trud włożony w wychowanie dzieci. Dziękujemy bardzo. My również chcemy podziękować się. Przyłączamy Pani Moniko. Gratulacje. Dziękujemy serdecznie. Państwo Monika i Kamil Jakaccy. A na scenie pojawi się teraz Pani Jolanta Nowak. Duże brawa. Pani Jolanta Nowak. Pani Jolanta jest niezawodową rodziną zastępczą od 7 września 2021 roku. Sprawuje opiekę nad Oskarem, który ma 13 lat. Pani Nowak wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest bardzo zaangażowana w rozwój i wychowanie Oskara. Wzorowo współpracuje z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Dzisiaj wspólnie z Oskarem. Wielkie brawa! Jolanta Nowak! Gratulujemy serdecznie. Jeszcze pamiątkowa fotografia. I to jest rodzina. Widać po uśmiechu, widać po radosnych oczach. Mikrofon. Zapraszamy serdecznie. Pani Jolu. Witam wszystkich. Chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie tutaj. Za wyróżnienie. Także podziękować moim paniom z PCPR-u, że zawsze mnie wspierają. Z jakim problemem nie przyjdę, zawsze mi pomogą. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Przedstawiciel organizatora. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. W imieniu organizatora Rodziny Pieczy Zastępczej chciałam gorąco podziękować naszej rodzinie zastępczej. Gratuluję ją i życzę Wam wielu sukcesów w dalszej pracy. A także chciałabym podziękować dla Was Państwu bardzo serdecznie i gorąco. Dziękujemy bardzo. Robicie dobrą robotę. Dziękujemy serdecznie. Duże brawa Pani Jolanta Nowak wraz z Oskarem. Zapraszamy Was na miejsca siedzące, pozostańcie z nami. A już za chwilę na scenie pojawią się Państwo Ewelina i Janusz Kalbarczyk. Duże brawa. Państwo Ewelina i Janusz Kalbarczyk.
Pani Ewelina wraz z mężem Januszem rozpoczęła swoją przygodę z rodzicielstwem zastępczym w 2014 roku. Prywatnie są rodzicami trójki córek, w tym jednej adoptowanej. W trakcie sprawowania funkcji niezawodowej rodziny zastępczej państwo Ewelina i Janusz sprawowali opiekę nad czwórką dzieci. Obecnie w ich rodzinie przebywa trzyletni Natan, którego otaczają ciepłem i miłością. Pani Ewelina to kobieta o gołębim sercu, niesamowicie ciepła, otwarta i konsekwentna w swych działaniach. Pan Janusz jest ogromnym wsparciem dla swojej żony. Jest osobą bardzo ciepłą i uwielbianą przez dzieci. Państwo Kalbarczyk do każdego dziecka podchodzą indywidualnie i akceptują je takim, jakie ono jest. Państwo Ewelina i Jarosław bardzo dbają o swój samorozwój, dlatego też biorą udział w szkoleniach, projektach i spotkania grup wsparcia, a wiedzę zdobytą podczas szkoleń stosują w pracy z dziećmi. Duże brawa państwo Ewelina i Janusz Kalbarczyk. Gratulujemy. Pamiątkowa fotografia. Brawa dla tej publiczności. Wzruszenie. Ale chyba nie radość. Przede wszystkim. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Chciałabym podziękować Pani tutaj Asi, Pani Joli. W szczególności Pani Koordynator, która nas bardzo wspiera i służy nam pomocą, a w szczególności mojemu mężowi, bo on jest taką podporą. No i moim dzieciom i rodzinie. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu organizatora pieczy zastępczej powiatu Iławskiego chciałam powiedzieć, że jesteśmy niezmiernie dumni, mogąc pracować z tak wspaniałą rodziną, z naszymi wszystkimi rodzinami. Jestem szczęśliwa, że dziś jestem wśród Was i ogromne, ogromne podziękowania dla wszystkich. Gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy, abyście z nami pozostali na miejscach siedzących. Państwo Ewelina i Janusz Kalbarczyk. Państwo Wiesława i Włodzimierz Dziekońscy, zapraszamy na scenę. Duże brawa, drodzy Państwo. Państwo Wiesława i Włodzimierz Dziekońscy pełnią funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej dla swojej wnuczki Oliwii od 2015 roku. Z ogromną cierpliwością i zrozumieniem wspierają Oliwię w trudnych chwilach, okazując jej miłość i akceptację. Dbają o jej edukację i rozwój. Skrupulatnie pilnują wizyt lekarskich, terminów badań, przyjmowania leków, dzięki czemu dziewczynka, pomimo ograniczeń zdrowotnych, może prawidłowo funkcjonować w grupie rówieśniczej. Państwo Dziekońscy, pomimo różnic pokoleniowych, na bieżąco podnoszą swoje kompetencje rodzicielskie. Obowiązki rodziny zastępczej wykonują sumiennie i rzetelnie, stawiające na pierwszym miejscu dobro wnuczki i jej wszechstronny rozwój. Pani Wiesława i Pan Włodzimierz są osobami otwartymi, ciepłymi, pełnymi empatii, a ich postawa i zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem zasługuje na pełne uznanie. Państwo Wiesława i Włodzimierz Dziekońscy. Pamiątkowa fotografia. Brawa. Zasłużone. Pani Wiesława? No nie ma wyjścia. Ja chciałam bardzo podziękować w ogóle za zaproszenie, dla Pani Dyrektor, w ogóle pracownikom PCPR-u, no i w ogóle, że po prostu ciepło przyjęli, w ogóle zawsze mogę na nich liczyć. Dziękuję bardzo. Zapraszamy przedstawiciela organizatora. Ja w imieniu PCP wszystkim Wam dziękuję za to, że jesteście. Wszystkim wyróżnionym gratuluję.
a mojej rodzinie zastępczej, proszę Państwa, życzę, żeby to dobro, które wkładają w to, co robią, powróciło do nich dwa razy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Państwu, Wiesława i Włodzimierz Zielonicy. Zapraszamy na miejsca siedzące. Czas na Państwo Katarzynę i Dawida Niedziałkowskich. Zapraszamy serdecznie na scenę. Państwo Katarzyna i Dawid Niedziałkowscy pełnią funkcję rodziny zastępczej od września 2018 roku. Od sierpnia 2020 roku jako rodzina zastępcza zawodowa. Obecnie w rodzinie państwa Niedziałkowskich przebywa czworo dzieci. Rodzina wykazuje się dużym zaangażowaniem w wychowanie dzieci, ich rozwój oraz troską o ich przyszłość. Dla swoich podopiecznych stworzyli dom pełen miłości, szacunku, tolerancji i empatii. Rodzina kieruje się zasadą, że dobro dziecka jest najważniejsze. Państwo Katarzyna i Dawid Niedziałkowscy. Gratulujemy serdecznie. Duże brawa, drodzy Państwo. Wyjaśniamy na chwilę. Jeszcze mamy prawo do tego. Zapraszam. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Dziękuję Pani Dyrektor, Pani Ali, Pani Madzi, koordynator, organizatorom tego spotkania. I jestem przeszczęśliwa, że w tym 2018 roku mogłam dołączyć do grona ludzi, którzy działają na rzecz dobra dzieci. Dziękuję ślicznie. A my w imieniu tych dzieci bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszamy. Panie Marszałku, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, kochane rodziny zastępcze. Cieszę się, że każdego roku mogę uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Jestem dumna z wszystkich rodzin zastępczych, które pełnią tą funkcję, które dają miłość i dobro dla dzieci, które tego potrzebują. Pani Kasi, dziękuję za jej miłość i otwarte serce dla dzieci. Jest Pani wielka. Dziękuję bardzo. Gratulujemy serdecznie. Państwo Katarzyna i Dawid Niedziałkowscy. Zapraszamy na miejsce siedzące. A my zapraszamy kolejną wspaniałą rodzinę. Państwo Adrianna i Dariusz Podolak. Państwo Adrianna i Dariusz Podolak. Funkcję rodziny zastępczej w charakterze pogotowia rodzinnego pełnią już od 2013 roku. Opieką objęli dotychczas 48 dzieci. 21 zostało adoptowanych. Obecnie rodzina sprawuje opiekę nad czwórką dzieci. Państwo Adrianna i Dariusz Podolak z dużym zaangażowaniem realizują swoje obowiązki. Pomimo napotykanych trudności, swoją pracę wykonują z troską i poświęceniem. Do każdego dziecka podchodzą bardzo indywidualnie, okazując przy tym dużo ciepła i zrozumienia. Zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, stabilizację oraz rodzinną atmosferę. Są otwarci na współpracę z rodzicami biologicznymi i instytucjami, które uczestniczą w procesie wspierania rodziny i dziecka. Państwo Adrianna i Dariusz dbają o wszechstronny rozwój swoich dzieci. Ich otwartość, szczerość i odpowiedzialność jest gwarancją, że praca na rzecz dzieci, które mają pod swoją opieką, wypełniana jest w sposób zasługujący na wyróżnienie. Państwo Adrianna i Dariusz Podolak. I jeszcze raz duże brawa. Uwieczniamy na chwilę. Panią fotografii. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, wyróżnienie naszemu organizatorowi pieczy zastępczej w Mrągowie. Dziękujemy za wsparcie, zrozumienie, zaufanie. Dziękujemy naszej rodzinie, zwłaszcza naszym dzieciom biologicznym, zwłaszcza najstarszej córce, która właśnie opiekuje się maluchami, które zostały w domu. Dziękujemy bardzo.
zapraszam pani organizatora. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam podziękować naszej rodzinie zastępczej oraz wszystkim Państwu za Państwa dom i Państwa serce dla wszystkich dzieci, których objęliście opieką zastępczą. Gratuluję Państwu. Przyłączamy się oczywiście do tych gratulacji Państwu Adrianna i Dariusz Podoła. Gratulujemy, życzymy wytrwałości na następne lata i zapraszamy na miejsca siedzące. Drodzy Państwo, zapraszam na scenę Państwa Beatę i Marka Ziomek. Duże brawa. Państwo Beata i Marek Ziomek. Pełnią funkcję rodziny zastępczej ponad 14 lat. W 2009 roku po długotrwałych poszukiwaniach rodziny zastępczej to właśnie Państwo Ziomek wyrazili chęć pełnienia tej funkcji dla 9-letniej wówczas Agnieszki i 6-letniej Klaudii. Stworzyli bezpieczny i czuły dom dla dziewczynek. Pani Beata i pan Marek stali się pełnoetatowymi mamą i tatą dla Agniesi i Klaudusi, jak mówią podopiecznych. Towarzyszą im w chwilach niepowodzeń, motywują do pokonywania trudności i cieszą się ich sukcesami. Umiejętnie dostosowują swoje podejście opiekuńczo-wychowawcze do wieku i możliwości dziewcząt, prowadząc je ku samodzielności. W 2023 roku Agnieszka zakończyła edukację w szkole policjalnej i usamodzielniła się. W rodzinie zastępczej pozostaje jej siostra Klaudia. Dziewczęta mają w rodzinie Państwa Ziomek bezpieczną przystań i oparcie, podejmując wyzwania, które przynosi im dorosłe życie. Państwo Beata i Marek Ziomek. Duże, duże brawa. Tradycyjnie, drodzy Państwo, duże brawo, zasłużone brawo. Uwieczniamy te piękne chwile, nieustannie. Pani Beato, mikrofon do Pani dyspozycji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałam podziękować naszej Pani Dyrektor, Pani Kalinowskiej i naszej Pani Magdalenie Szybowskiej za to, że dały mi niezwykle ważne wyróżnienie. I tak naprawdę to wyróżnienie chciałabym też dedykować moim dziewczynom, moim córkom. Dziś niestety nieobecne. Jedna aplikuje o pracę, druga ma egzaminy. Za to, że pojawiły się w naszym życiu, że są do dziś. Agniesia, mimo że się usamodzielniła, mieszka z nami. No w tej chwili już szuka mieszkania sobie tam z narzeczonym, ale cały czas jest. Klaudusia jeszcze jest i myślę, że przez jeszcze kilka lat zostanie. Ale to wszystko też dzięki Pani Ani, Pani Magdzie, tak, że pojawiły się dziewczynki u nas w domu. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Ani, dziękuję. Przepraszam za wzruszenie, ale także mogę w domu. Witam bardzo serdecznie, Pani Beatko. Tych podziękowań to dużo. To my... Składa psikusa, ale nam to naprawdę w niczym nie przeszkadza, drodzy Państwo, chociaż teraz mikrofon na pewno się przyda, ponieważ na naszej scenie...